Po 10-letniej przerwie Szpital Wojewódzki w Suwałkach otworzył oddział okulistyczny. To znakomita wiadomość dla pacjentów z urazami oczu, którzy przez ostatnie lata przewożeni byli do ośrodków białostockich. Okulistyka czynna jest już od 1 listopada. W piątek odbyło się jego uroczyste otwarcie, a przy okazji przekazanie przez marszałka województwa podlaskiego Bogdana Dyjuka 800 tysięcy złotych z przeznaczeniem m.in. na zakup potrzebnego sprzętu. Uzyskał pełne finansowanie funkcjonowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Będą tu realizowane zakresy z zakresu hospitalizacji, jak również procedury zabiegowe, czyli ta powszechnie nazywana zaćma będzie robiona. Również będą realizowane programy lekowe. Na oddziale znajduje się 8 łóżek, ale zdaniem koordynatora Przemysława Pawłowskiego na naszej okulistyce ilość łóżek nie ma większego znaczenia. Większość zabiegów odbywa się w trybie jednodniowym. Czy to operacje zaćmy, czy program lekowy, iniekcje doszklistkowe. Pacjent przychodzi i tego samego dnia wychodzi. Jest ewentualnie kontrola pooperacyjna. Oddział wyposażony jest w sprzęt do diagnostyki chorób narządu wzroku. I chorób odcinka przedniego, jak i również siatkówki. Tak? Najnowsze OCT z funkcją angio, służące do oceny siatkówki nerwu wzrokowego, jak również układu właśnie naczyń. Jest to badanie, to angio OCT nieinwazyjne, ponieważ nie wymaga podawania żadnego kontrastu. Dodatkowo jeśli chodzi o ten aparat, można też ocenić przedni odcinek oka, to znaczy rogówkę i kąt przesączania. Mamy też najnowszy sprzęt, to jest do oceny mocy soczewki, czyli biometr optyczny firmy Tomei. To jest sprzęt, który z bardzo dużą precyzją jest w stanie wyliczyć soczewkę, którą potrzebujemy wszczepić po operacji zaćmy. Lekarze mają też do dyspozycji najnowsze USG, laser do leczenia zaćmy i jaskry, a także nowoczesny mikroskop operacyjny, który właściwie od 2 lat jest opatentowany. To światło 95% zgodności ze światłem naturalnym, a więc daje obraz dla operatora najwyższej jakości. Oddział już czeka na pacjentów. Operacje zaćmy czy ratującej wzrok witrektomii wykonywane są niemal od ręki. Pacjenci będą właśnie zapisywani na kolejki, które w tej chwili na pewno są najmniejsze tutaj w województwie.